nazywam się Tomek Zieliński, pracuję w firmie PGS Software i udzielam wam wszystkim zgody na przetwarzanie tej informacji. Ponieważ będę dzisiaj mówił o RODO i o tym, jak to RODO można w praktyce zastosować. I jeśli odwiedzacie różne strony internetowe, to być może już zauważyliście, że przez te niemal pół roku obowiązywania regulacji o ochronie danych osobowych to się zdegenerowało straszliwie szybko. I na przykład te zgody, które mieliśmy w sposób jawny i świadomy udzielać bytom, które chcą tą naszą zgodę pozyskiwać, no to dzisiaj tak naprawdę zgody udzielamy rzekomo albo klikając OK na jakimś pop-upie, albo klikając krzyżyk, albo klikając poza tym pop-upem. I to wszystko jest forma wyrażenia zgody na przetwarzanie naszych danych osobowych. To oczywiście jest aspekt, który pół roku temu był wałkowany najdłużej, najbardziej, najczęściej, czyli właśnie udzielanie zgód marketingowych, jak również kary, jakie firmy łamiące RODO mają rzekomo płacić. Natomiast ja, gdy przeczytałem RODO, to zwróciłem uwagę na troszkę coś innego, bo ładnych kilka lat temu prowadziłem taki projekt programistyczny, który opierał się w całości na danych, które należały do domeny publicznej. I to, co robiłem, to dokonywałem ponownego wykorzystania informacji publicznej. No oczywiście było z tym trochę zmagań, to znaczy musiałem od podmiotów publicznych, które takie dane posiadały, musiałem je czasem siłą wydobywać, to się udawało z różnym skutkiem. Ale podczas tego całego procesu nabrałem takiego przekonania, że fajnie jest mieć dane i lepiej jest mieć niż nie mieć, a nawet jak nie mamy, to fajnie jest mieć prawną podkładkę pod to, żeby móc je pozyskać, gdybyśmy nagle tego chcieli. Więc czytając RODO zwróciłem głównie uwagi na artykuł 15 i artykuł 20. Artykuł 15 mówi o tym, że możemy dane, które ktoś o nas przetwarza, dostać z powrotem. Gdy zwrócimy się do takiego przetwarzacza, to on nam musi dać. Jest jeszcze artykuł 20, który to zainteresował mnie jako programistę, że możemy też zażądać przekazania naszych danych w powszechnie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. O ile oczywiście te dane są przetwarzane w jakiś zautomatyzowany sposób. I zainteresowałem się, jak tak naprawdę to zadziała w praktyce. No, postanowiłem przeprowadzić jakiś eksperyment, w którym ileś firm, które przetwarzają moje dane, poproszę najpierw o moje dane z artykułu 15, potem to samo z artykułu 20 i w ten sposób uzyskam wiedzę, czy te tutaj prawne sformułowania, czy one rzeczywiście działają. Więc trzeba było tylko wybrać jakąś branżę usługową, która przetwarza moje dane w sposób zautomatyzowany. Jak już dobrze wiecie, padło na wypożyczalnie pojazdów, w których te pojazdy wypożycza się na minuty. Było 6 wypożyczalni samochodów, 4 wypożyczalnie skuterów. Od niedawna mamy jeszcze we Wrocławiu, w Warszawie, wiem, że też hulajnogi, ale tutaj nie minął jeszcze miesiąc, więc ta jakby ścieżka procedowania, mimo że ją rozpocząłem, to ona jeszcze nie przyniosła żadnych skutków. Więc będę mówił o tych przykładach 10 różnych firm. I pierwsze pytanie, jakie można by zadać, dlaczego akurat wypożyczalnie samochodów? I tutaj są 3 główne powody, dla których je wybrałem. Pierwszy powód jest taki, że wypożyczalnia samochodów przetwarza takie troszkę bardziej wrażliwe dane na mój temat niż typowy e-commerce, bo w typowym sklepie to ja powiedzmy mówię, jak się nazywam, jaki mam adres, jaki jest mój numer telefonu, ale jeśli chodzi o wypożyczalnie samochodu, to tam muszę też podać swój PESEL, muszę wysłać im zdjęcie swojego prawa jazdy i to już robi się troszkę
No, waga tych danych osobowych jest troszkę większa niż w jakimś typowym sklepie internetowym. Przy okazji konwencja jest taka, że gdy coś się pojawia na fioletowo, taka magenta tutaj, to znaczy, że ja to zamazałem na potrzeby tej prezentacji, no bo są granice, nie? Więc to jest pierwszy powód. Drugi powód jest taki, że wszystkie te firmy, z którymi korespondowałem, dla których byłem klientem, one wszystkie co do sztuki rozpoczęły swoją działalność po uchwaleniu RODO. Nie każdy pamięta, że to rozporządzenie miało aż 2 lata vacatio legis, więc one w kwietniu 2016 zostały uchwalone i te wszystkie firmy wystartowały później. No oczywiście tam w maju 2018 wiadomo co wpadło w wiadomo co i wszyscy się nagle ocknęli, ale to jakby nieznajomość prawa szkodzi i żadna z tych firm, które rozpoczynały działalność, ona nie była zwolniona z wiedzy o tym, że te regulacje prawne, one w pewnym momencie się pojawią. To dla wielu z tych firm było pewną niespodzianką. Trzeci powód, tak jak już wspomniałem, on dość oczywisty, jest taki, że wszystkie firmy carsharingowe i skutersharingowe, one mają systemy komputerowe działające online, więc z całą pewnością spełniało to kryterium, aby przetwarzać dane w sposób zautomatyzowany. I tutaj pozwolę sobie na pierwszą dygresję, no bo skomputeryzowanie. Co ma RODO do programowania? No, gdy się na tym chwilkę zastanowimy, to okazuje się, że jednak wpływ ma i to może mieć całkiem spory. Jeśli pomyślimy sobie o jakiejś wypożyczalni samochodów, która ma oprogramowanie działające w oparciu o bazy relacyjne, to możemy sobie wyobrazić, że tam będzie jakaś tabela użytkownicy, jakaś tabela samochody, jedno i drugie będzie używane do realizacji jakichś wycieczek. Wycieczka to jest sekwencja lokacji, gdzie samochód z użytkownikiem się przemieszcza. Na końcu, gdy wypożyczenie się zakończy, no to możemy sobie wygenerować jakąś taką fakturę za taki przejazd i to nam działa fajnie do momentu, kiedy użytkownik nie cofnie nam zgody na przetwarzanie jego danych. I wtedy okazuje się, że no, nie do końca wiadomo, która tutaj opcja będzie najlepsza. Czy kasujemy NC User, wtedy kaskadowo poleci trip, faktura i tak dalej, no to być może tą fakturę to powinniśmy sobie wygenerować i składować gdzieś w jakimś innym systemie, żeby tutaj się o to nie martwić, a być może chcielibyśmy wyczyścić na przykład nazwisko PESEL z tej NC User, wtedy zostaną takie wydmuszki, a być może chcielibyśmy przepiąć takiego tripa na jakiegoś takiego wirtualnego użytkownika anonim i skasować tam tą starą encję. Być może chcielibyśmy zrobić coś innego, ale żeby być w zgodzie z RODO, to no to musimy podjąć jakieś decyzje. I tutaj widać jasno, że te uprawnienia, które daje RODO, one mają wpływ na architekturę oprogramowania i takie przypadki brzegowe się pojawiają, o których być może wcześniej byśmy nie pomyśleli. Eksperyment, czyli właściwa część tego, o czym mówię. Aby pozyskać wiedzę, jak działa RODO w praktyce, postanowiłem po pierwsze przejechać się pojazdami w tych wszystkich firmach. No to wymagało też troszkę wycieczek, bo musiałem pojechać do Poznania, Warszawy i Łodzi, żeby uzbierać tych 10 firm. Wszędzie porejestrowałem się oczywiście przez aplikacje mobilne. Dokonałem co najmniej jednej jazdy w każdej z tych sieci. A potem, gdy to już było gotowe, wtedy jednego dnia, to była środa w sierpniu, 12 chyba, wysłałem tym wszystkim firmom jednocześnie takiego maila z wnioskiem o kopię moich danych, które przetwarzają na mój temat. I tutaj tak sobie pomyślałem, że kryterium sukcesu będzie to, od ilu firm i w jakim czasie uda mi się takie dane wyciągnąć. Pomysł dalej był taki, że gdy już dostanę tą odpowiedź, to od razu wysyłam następnego maila, tym razem z prośbą na bazie artykułu 20, czyli te same dane, ale w postaci ustrukturyzowanej, żeby mógł je sobie w jakiś sposób przetworzyć metodami komputerowymi. Dalej koncepcja kończyła się na tym, że przyjeżdżam tutaj i opowiadam wam. To było troszkę ryzyko, tak zagrałem wabank, bo zgłosiłem ten temat na security owning, zanim jeszcze zacząłem robić jakąkolwiek z tych rzeczy. Nie byłem pewny, czy wyjdzie coś ciekawego, ale wydaje mi się, że wyszło, więc
Więc idziemy dalej i mail, który wysyłałem, wyglądał mniej więcej tak. Nie trzeba go czytać całego. Chodziło o to, że proszę o udostępnienie kopii danych, a druga rzecz, że nie chodzi mi tylko o to, co ja przekazałem, ale o szeroko rozumiane wszystko, co te firmy sobie wytworzyły w moim kontekście, czyli płatności, korzystanie z aplikacji mobilnej, rzeczy związane z podróżami pojazdami. I byłem ciekaw, co będzie dalej. Otóż okazało się, że 4 z 10 firm zażyczyły sobie dodatkowej weryfikacji moich danych osobowych. No widocznie takie procedury sobie ustalili, żeby upewnić się, że ja to ja. 2 firmy zażyczyły sobie, ponieważ wysłałem im wniosek e-mailem i to nie było dość bezpieczne, to zażyczyły sobie weryfikacji e-mailem. Ale zrobiłem, o co mnie proszono, to znaczy albo wysyłałem numer prawa jazdy, albo jakąś końcówkę PESLa, albo informację o tym, kiedy zrobiłem przelew weryfikacyjny przy rejestrowaniu się do takiego przedsięwzięcia. Z jednej firmy odebrałem telefon, w którym jakby te same dane potwierdziłem metodą głosową. Jedna firma zaprosiła mnie do tego, abym wpadł do nich do biura i osobiście się wylegitymował, żeby mogli się upewnić, że to rzeczywiście ja wnioskuję o te dane. Tylko że ja mieszkam we Wrocławiu, a oni nie... to ta firma nie miała biura we Wrocławiu. Tak z ciekawości, czy przedstawiciele firm, o których dzisiaj opowiadam, są być może na sali? Nie widzę, bo wszystkim dałem znać, że takie wystąpienie będzie miało miejsce. Nikomu jakby nie chcę tutaj jakiejś robić antyreklamy, więc te rzeczy, które mogą być niemiłe, to one będą mówione jako jedna z firm. Więc jeśli chodzi o weryfikację osobistą, to zaproponowałem, że być może zamiast robić specjalnie wycieczkę do innego miasta, to być może dałoby się zweryfikować moją tożsamość poprzez Skype'a, no bo ta firma już ma zdjęcie mojego prawa jazdy, więc jak się dzwonimy z wideorozmową, no to będą w stanie porównać to zdjęcie z moją twarzą i w ten sposób się uwierzytelnię. Co mogło pójść źle? Oczywiście nic nie mogło pójść źle, bez żadnych przeszkód tą weryfikację udało mi się przeprowadzić. Słucham? Po włosach. To był żart poniżej pewnego poziomu. Tak, więc druga dygresja, jaką chciałbym tutaj zrobić, ona dotyczy samego zdjęcia dokumentu tożsamości, czyli w tym przypadku prawa jazdy, bo te wszystkie firmy, no, które wynajmują samochód, one życzyły sobie zdjęcia prawa jazdy, żeby zweryfikować moje uprawnienia do poruszania się pojazdami mechanicznymi. I jak wszyscy wiemy, wrzucenie jakiegoś zdjęcia do internetu oznacza, że ono już zawsze tam będzie, a prędzej czy później pojawi się w wielu miejscach tego internetu, więc chciałem śledzić, kiedy i skąd będzie pierwszy wyciek, więc wszystkie te zdjęcia, które wysyłałem, opatrywałem karteczką, na której pisałem, jaka firma dostaje dane zdjęcie. I 90% firm nie miało z tym żadnego problemu, ale była jedna firma, która powiedziała, że no, że tak nie może być i że, no bo kiedyś była taka starodawna metoda unieważniania dokumentów poprzez obcięcie narożnika. I jak rozumiem, byłem oskarżony o to, że prezentuję nieważny dokument tutaj zasłaniając jego narożnik, ale żeby jakby nadal wiedzieć, to była firma EasyShare, nie bójmy się tego powiedzieć. W przypadku tej firmy udało mi się wysłać im zdjęcie dowodu ze znakiem wodnym i wprawdzie nie było możliwości wyboru zdjęcia z galerii, ale okazało się, że przy wypełnianiu formularza, między zrobieniem tego zdjęcia a wysłaniem formularza, to zdjęcie sobie leży na storage'u i czeka na wysłanie, więc mogłem je podmienić na preparowaną przez siebie wersję i poszło. I oni się uśmiechnęli, ale przeszło. To było w porządku. Inna ciekawostka, firma Panek
car sharing, ona w swoim regulaminie jasno wymienia, których danych nie potrzebuje. Na przykład piszą, że nie potrzebują przetwarzać wizerunku albo organu wydającego, albo tam daty wystawienia, więc gdy zanonimizujemy prawo jazdy w sposób zgodny z wymogami PANKA, no to na przykład możemy się uchronić przed wyciekiem zdjęcia z naszego prawa jazdy. Oni jednocześnie zaznaczają, że jeśli ktoś mimo tego wyśle całe, to znaczy, że sam dobrowolnie zgadza się na przetwarzanie, mimo że firma tak naprawdę tego nie potrzebuje. Więc jeśli chodzi o ten pierwszy wniosek z artykułu 15, to tutaj był wielki sukces. To znaczy z mniejszym lub większym trudem, ale 90% firm, czyli 9 na 10, było w stanie dostarczyć mi te dane. Ciekawostka. Firma Skrót, ona już pierwszego dnia po tym moim wniosku odpisała mi, że oni mi nie muszą niczego więcej wysyłać niż to, co mogę sobie obejrzeć w panelu zarządzania kontem. I to jest, słuchajcie, najlepsza odpowiedź, jaka może być. Bo to oznacza, że po pierwsze, ta firma nie musi się zajmować takimi ludźmi jak ja, no bo jakby z automatu już to wszystko jest spełnione, a po drugie, ja faktycznie mogę sobie przejrzeć, że to, co im powiedziałem, czyli tam PESEL, jakiś adres, numer prawa jazdy, że to sobie wisi na stronce i to razem z jakąś tam historią przejazdów, to jest jakby komplet informacji, których się spodziewam. Z firmy Blinki dostałem zrzut ekranu z panelu administracyjnego, czyli no, efektywnie prawie to samo. Natomiast wszystkie następne firmy już z nieco większym opóźnieniem przysyłały jakieś dokumenty, czy to Worda, czy PDF-y. I one były, niektóre były w porządku, to znaczy widać było, że jest jakiś taki mechanizm, który pozwoli wygenerować zrzut informacji o użytkowniku, a niektóre firmy no dość pokracznie, nie wiem, wklejały na przykład screenshoty do Worda i to wysyłały i to było chałupnicze. I było jasne, że to, co pokazywałem wcześniej, mimo że były te dwa lata na przygotowanie się do RODO i do tego, co będzie trzeba móc robić w przypadku trafiania na takiego troszkę upierdliwego użytkownika jak ja, no to te firmy tego nie zrobiły. No i przez to na przykład potem obsługa takiego mojego zgłoszenia trwała miesiąc, w tym dwa albo trzy moje przypomnienia, że to prawie już. Przykład takiego dokumentu, jednego z ładniejszych, jaki dostawałem, no to jest taki, że informacja, że z telefonu, skąd, dokąd, w jakich godzinach, jaka trasa, no taki sobie strona z przykładowego raportu, jaki dostawałem. Więc pierwszy krok, można powiedzieć, zakończył się wielkim sukcesem, 90% sukcesu. Firma, tutaj wrócę do poprzedniego slajdu, firma PANEK, mimo że potwierdziła przyjęcie takiego wniosku, to już nigdy więcej się do mnie nie odezwali, więc to są ci, którzy nie spełnili wymagań RODO. Dla mnie? To nie działa tak, że ja dostanę. Jakby zapłacili karę, to wzbogaci Skarb Państwa. To być może trochę dostanę, ale jakby nie to było przedmiotem niniejszego eksperymentu. Więc przechodzę do drugiego kroku. Gdy tylko firma dostarczała mi odpowiedź na mój pierwszy wniosek, natychmiast wysłałem drugi. Z grubsza to samo, też tam dane szeroko rozumiane, z rututu, ale w ustrukturyzowanym, w powszechnie używanym formacie. Jeszcze dodałem, że jeśli mam swobodę wyboru, to ja bym poprosił albo JSON-a, albo XML-a, albo CSV, albo SQL. W związku z tym najpopularniejszy był Excel. I to nie taki ładny Excel, o jakim myślicie. To znaczy pierwsza odpowiedź, jak przyszła w Excelu, mnie troszkę załamała, bo ona wyglądała tak. I tak, to znaczy jest dla wszystkich jasne, że ktoś otworzył sobie w Explorerze panel administracyjny i zrealizował mój wniosek metodą Ctrl-A, Ctrl-C, Ctrl-V, wyślij, zrobione. I najlepszym dowodem jest to, że te pola, które tutaj są, te aktywne takie data ważności, te detexy czy tam combo boxy, to są kontrolki ActiveX-owe. I to oznacza, że jakiekolwiek inne oprogramowanie no, sobie z tym nie poradzi w żaden sposób. Na przykład jeśli takiego Excela, którego dostałem, zaimportujemy sobie do Google Docsa, to te wszystkie pola wjadą jako bitmapy.
i żadne z narzędzi, które pozwala podłączać się do Excela, znaczy do plików Excela jako źródła danych, one totalnie tego nie widzą. Nie mówiąc już o takich tutaj na przykład informacjach o płatnościach, więc napisałem do tej firmy, że to w moim rozumieniu to jednak nie spełnia kryteriów i czy są w stanie lepiej. I oni odpisali po 3 tygodniach z czymś takim. Jest lepiej, ale umówmy się, że niewiele lepiej i to jest taki przykład, który jakby jest odhaczone, że odpowiedź przyszła i że coś dostałem, ale no, moim zdaniem takie na przykład pojedyncza komórka z takim poformatowanym tekstem, to w moim rozumieniu nie spełnia tego kryterium, że te dane dają się automatycznie przetwarzać. Na szczęście bywało też lepiej. Tu jest na przykład całkiem już fajny Excel, w którym informacja o jakimś moim pojedynczym przejeździe była w osobnym arkuszu, w osobnej zakładce tego Excela, więc gdy miałem tam parę przejazdów, to było parę zakładek. To już ma cywilizowane nagłówki, opisane kolumny, to już jest fajne. Do takich danych już, mimo że to jest Excel i no, w naszym rozumieniu to nie jest jednak taki powszechnie używany format, dla większości ludzi jest. To już jest coś, do czego można się podpiąć i skąd można dane wyciągnąć i z rozsądnym poziomem tutaj wysiłku do czegoś użyć. Były też przypadki całkiem fajne, na przykład dostawałem cywilizowanego CSV-a, w którym były oczywiście nagłówki, były fajne wartości, był nawet plik graficzny dołączony, który oprócz tego CSV-a ilustrował tak naprawdę, co się wydarza w danym przejeździe i to już było całkiem fajne. Były też dane w JSON-ie, wyglądające na przykład w taki sposób. No i to również jest coś, z czym można wygodnie pracować i z czym można te dane na swój temat wyciągnąć, przetworzyć, zrobić co tylko chcemy. Ja byłem taki zadowolony, że to tak wszystko dobrze idzie, aż do momentu, kiedy dostałem odpowiedź od firmy GoScooter, bo oni wzięli to RODO, wzięli ten mój wniosek i przeczytali dokładnie. I z tej lektury artykułu 20, który jest tutaj zacytowany, im się w oczy rzuciło coś, czego ja wcześniej, na co wcześniej w ogóle nie zwróciłem uwagi. To znaczy to, że mogę dostać dane, które wcześniej dostarczyłem. I fakt, że nie wiem, jeżdżę samochodem i on nadaje swoją pozycję, to jakby on to robi sam z siebie, to nie jest tak, że ja produkuję i dostarczam te dane. W związku z tym ta firma dostarczyła mi takiego smutnego parolinijkowego JSON-a z nazwiskiem, imieniem, PESL-em i no i ciężko mi było argumentować, że jest inaczej. To mnie strasznie zasmuciło, bo te kryteria, o których wcześniej mówiłem, o płatnościach coś tam, w tej chwili już nie pamiętam, taki smutny wtedy byłem, że szczegóły mogły ulecieć. Chodzi mi o to, że ku mojemu wielkiemu rozczarowaniu, bo o motywacjach mówiłem na samym początku, okazuje się, że ten artykuł 20 RODO to nie jest taka uniwersalna wyciągaczka wszystkich danych, które jakaś firma sobie wyprodukowała w moim kontekście. Obawiam się, że może być niestety tak, że tylko artykuł 15 pozwala wyciągnąć to wszystko, ale żeby firmy miały coś ułatwiać, na przykład konkurencji, to chyba się nie wydarzy i to chyba nie jest ścieżka, która by pozwoliła takie dane, o jakich ja myślę, wyciągać. Więc tutaj, ignorując na chwilę ten smutny przypadek, to procent sukcesów i tak był znacznie niższy. To znaczy mogę uznać, że w 4 na 10 przypadkach udało się to, co miałem w zamierzeniu. To znaczy firma jeden ślad, ona od razu przysłała JSON-y, więc jakby z automatu już spełniła ten wniosek, którego jeszcze nie zdążyłem im wysłać. Firma Traficar odesłała XLS-a, który był fajny, w tym samym dniu, w którym przysłali mi odpowiedź pierwszą i ja poprosiłem o tą odpowiedź drugą i oni przysłali tą drugą szybciutko. Tak samo firma Formability przysłała fajne CSV-y i Vozilla przysłała też CSV-y i to były te firmy, z których dane mogę spokojnie powiedzieć, że one się dały przetwarzać automatycznie. Były inne przypadki, na przykład wspomniany GoScooter, który
dostarczył mi dane, no ale tylko te, które sami mi dostarczyłem, więc to jakby nie usatysfakcjonowało mnie wystarczająco. Były też firmy Scrooge czy EasyShare, które przysłały XL-e nie dające się przeparsować. No i były dwie kolejne firmy, które nie dały rady dostarczyć odpowiedzi na mój wniosek. Przy czym Blinky po 30 dniach czekania dało znać, że nie dali rady i że postarają się najszybciej jak się da, ale to się jeszcze nie udało. Żeby było jasne, Panek nie startował tej konkurencji, bo odpadli w pierwszej konkurencji. Ponieważ przedstawiam te wyniki na konferencji dotyczącej bezpieczeństwa, to spojrzałem też, jak wyglądało bezpieczeństwo tych aplikacji mobilnych. To nie były jakieś wielkie pentesty, po prostu dekompilacja, jakieś kontrolowane uruchomienie i przyjrzenie się, co wpada w oczy, więc wpadły mi w oczy cztery usterki, z których jedną mogę zaklasyfikować jako średnią, czyli to, że te zdjęcia prawa jazdy, które robiliśmy, one zostają gdzieś na storage'u w katalogu dostępnym dla wszystkich aplikacji, czyli SD card, coś tam. I to jest problem, bo żadna z tych aplikacji nie mówi, że takie coś zostawia. I to są zazwyczaj albo dobrze znane katalogi, albo wręcz zakodowane na sztywno ścieżki, więc każda aplikacja, która firm trzecich, która będzie chciała sobie zerknąć, czy może coś takiego jest, znajdzie, jeśli tylko zechce sprawdzić. Taki błąd pojawił się trzykrotnie. Był jeden przypadek programu, w którym biblioteka do komunikacji HTTP miała na sztywno włączonego debuga i w cały ruch wchodzący i wychodzący przelatywał przez logi systemowe. To na zdrowym urządzeniu jest nie do wyeksploitowania, bo tylko super użytkownik może podglądać cudze logi. Niemniej jednak, gdyby urządzenie było skompromitowane, no to wtedy hasło, które tam przelatywało otwartym tekstem, byłoby bardzo łatwe do wyciągnięcia. Tym bardziej, że taki bufor on może mieścić godziny używania urządzenia. Inny błąd, który też pojawił się dwukrotnie, był związany z tym, że wiele aplikacji umożliwia zapamiętanie swoich kredensiali, tak aby przy ponownym uruchomieniu nie trzeba było wpisywać na przykład hasła. I ta funkcja nazywała się zapamiętaj hasło. I to jest dokładnie to, co one robią. To znaczy nie zapamiętują żadnego tokena, tylko szyfrują sobie symetrycznym, zahardkodowanym kluczem to hasło użytkownika i zapisują je w izolowanym katalogu aplikacji. Ponownie, klasyfikacja niska tylko dlatego, że w Androidzie izolacja aplikacji nie pozwala na wzajemne czytanie sobie plików. Ponownie na skompromitowanym urządzeniu malware będzie w stanie przeczytać i natychmiast odszyfrować sobie takie dane, więc jest to sprzeczne z zasadami sztuki. Ostatni błąd, który zaraportowałem tym firmom, był taki, że jedna z aplikacji udostępnia opcję diagnostyki. Zapewne jeśli użytkownik sobie z czymś nie radzi, no to może zostać poproszony o to, żeby wybrać funkcję wysłania danych diagnostycznych. Wysyłanie nie działa, ale zapisanie w publicznie dostępnym miejscu działa i tam jest zapisywane wszystko z PESEL-em, e-mailem, numerem telefonu i no i to sobie leży ponownie dostępne dla wszystkich aplikacji firm trzecich. Pozgłaszałem te błędy firmom carsharingowym. Od jednej z nich dostałem bug bounty, co jest miłe, bo to firmy spoza branży, one nie zawsze wiedzą, że takie coś jest miłym gestem, a tutaj było miłym gestem. Dostałem voucher na chyba 20 zł na przejazd. To jest bardzo fajne, to jest miły gest i ja się poczułem miło. Natomiast jak to zwykle bywa, przepraszam. Jak to zwykle bywa przy zgłaszaniu błędów, czasem dochodzi do niezrozumienia. I na przykład napisałem do takiej firmy jednej, że przyglądając się aplikacji mobilnej dostrzegłem, że zdjęcia prawa jazdy zapisywane są w publicznym katalogu SD Card Pictures. Firma odpisała, że zdjęcia zapisywane są w postaci zaszyfrowanej na serwerze, który nie ma dostępu do internetu. Więc napisałem, że zostałem źle zrozumiany i że to nie chodzi o ekspozycję w serwisie online, tylko że
na urządzenie mobilne, w katalogu, do którego dostęp mają inne aplikacje. I firma odpowiedziała, dokumenty nie są w żaden sposób załadowane. Cokolwiek by to nie znaczyło. Więc napisałem trzeciego maila, tym razem troszkę bardziej rozpisałem się na temat istoty usterki i zakończyłem to prośbą, aby może tym razem już mi nie odpisywać, tylko przekazać to, co napisałem autorowi aplikacji mobilnej i to już się udało. Znaczy dostałem informację, że bezpieczeństwo użytkowników stoi tutaj na pierwszym miejscu i że natychmiast tak zrobili. A nie wiem. Ciekawostki. Tak na zakończenie troszkę różnych Michałków, które udało mi się spostrzec. Rzeczy dziwne, straszne i śmieszne. Zacznę od tego, że tam, gdzie się dało, próbowałem nie płacić. To znaczy zadbałem o to, żeby moja karta Revolut podpięta do tych usług nie miała pieniędzy i wtedy i patrzyłem, co się dzieje. Jedna firma z pewnym przekonaniem wysłała automatycznego maila, pobraliśmy pieniądze z swojej karty, dziękujemy, siema, mimo że ta płatność nie przeszła. Oczywiście jakieś te mechanizmy, które stoją za tym, sprawiają, że gdy dosypię pieniędzy na kartę, no to ta płatność się ponowi tam po 12 albo 20 godzinach i przechodzi wtedy. I gdy spróbowałem tak na przykład z trafikarem, jednego dnia nie dostali pieniędzy, potem doładowałem, następnego dnia pobrali sobie pieniądze, to w aplikacji pojawiła się informacja, hajs się zgadza. To było fajne. Jednocześnie ta sama firma, czyli Trafikar, ona w regulaminie i przy rejestrowaniu i w ogólnie w jawny i czytelny sposób informuje, że ona będzie sprawdzać w KRD mnie jako ich kontrahenta. Zamówiłem sobie na swój temat raport w KRD i okazuje się, że nie sprawdzili. To znaczy zastrzegał sobie prawo, ale ja byłem jedynym, który w ciągu ostatniego pół roku odpytał o swoje dane po PESL-u, więc z całą pewnością Trafikar nie spytał, mimo że zgodziłem się, bo to było warunkiem, żeby rozpocząć współpracę. Przeczytałem, słuchajcie, te wszystkie regulaminy od deski do deski. Jestem chyba jedynym człowiekiem, który przeżyłem, by opowiedzieć. Jedną z rzeczy, która mnie uderzyła i jeśli chodzi o regulaminy, i jeśli chodzi o polityki prywatności, to było to, że one są bardzo podobne. Tam były całe takie bloki tekstu, które wyglądały jak zerżnięte jeden na drugiego. I pewną wskazówkę co do przyczyn dał mi jeden tutaj z regulaminów, czy z polityki prywatności, bo oni, jak tu można na dole zobaczyć, zapomnieli podmienić URL-a. Jak się wejdzie na stronę www.rzetelnyregulamin.pl, to jest taki sklepik z regulaminami, w którym nie jeden serwis regulaminy kupował. Te dane, które dostawałem od różnych firm, one przychodziły czasem w postaci zaszyfrowanej, żeby było bezpieczniej, czyli jakieś archiwum z hasłem i aby było jeszcze bezpieczniej, to hasło dostawałem SMS-em i muszę powiedzieć, że czasem naprawdę robiło to na mnie wrażenie, jak bezpieczne to wszystko było. Tak, tutaj komentarz takiej online'owej sprawdzaczki siły haseł, że more often than not, this level is overkill. I chyba tak. Jedna firma, która przysłała mi odpowiedź w ustrukturyzowanym formacie, ona załączyła też taką ścianę tekstu, w której najważniejsze jest to, że treści dostępne w korespondencji co do zakresu i układu są lub mogą być chronione. To była pierwsza część, a potem przeszło do gruźb, że te treści nie mogą być wykorzystywane, rozpowszechniane, dystrybuowane, ujawniane ani przedstawiane publicznie. A ja to robię.
Oczywiście spytałem, które dokładnie treści i które dokładnie, jak to było? Tak, który układ danych, na przykład, żeby w tym Excelu zaznaczyć, co jest, a co nie jest tymi chronionymi treściami, ale ta firma przytomnie nie odniosła się merytorycznie do mojego pytania. Dostałem jeszcze większą ścianę tekstu, z której jeszcze bardziej nic nie wynikało, więc zdecydowałem się ponieść ryzyko, aby wszystko było jasne. Jedna firma w ogóle nie odnotowała czegoś takiego jak RODO. I w swoich wszystkich regulaminach i tak dalej w dalszym ciągu z przyjemnością informują, że zarejestrowali zbiór danych u Generalnego Inspektora Ochrony Danych, nie wspominając, że on już był wtedy na wylocie, więc mógł sobie robić, co tam chciał. I chwalą się, że przetwarzają dane osobowe zgodnie z ustawą uchyloną pół roku temu. Troszkę amatorsko. Na zakończenie parę michałków z regulaminów, bo niektóre regulaminy, one były prześmieszne. Na przykład tutaj była informacja, że w zgłoszeniu reklamacyjnym muszą być rzeczy uwzględnione w punkcie 12.3 punkty A, B, E, F. I gdy sięgniemy sobie do odnośnego fragmentu, to 12.3 w ogóle nie na temat i nie ma żadnych podpunktów. I oczywiście to, że to jest źle poindeksowane, to jest jasne od samego początku. Ale żeby było śmieszniej, to w tym dokumencie w ogóle nie ma żadnych wypunktowań literowych. Ani jednego. Tutaj słowa mnie zawodzą trochę. Tak. Czasem jasne było, że nawet osoby, które piszą regulamin, nigdy go nie czytają. Na przykład tutaj. Bywało też, no oczywiście ja sam wiem, jak ciężkie jest czytanie regulaminu, więc pisanie to musi być jeszcze znacznie gorsza rzecz i na pewno nie da się tego zrobić na jednym posiedzeniu. I bywa tak, że ktoś pisząc troszkę pozapomina albo troszkę zmieni zdanie. I na przykład mamy napisane, że maksymalny czas wypożyczenia to jeden dzień, ale operator może skrócić wypożyczenie, jeśli przekroczy 3 dni. Bo może. Czasem regulaminy miały tendencję do uregulowania całego życia i wszystkiego, co tylko może się zdarzyć. Na przykład informacja, że klient jest zobowiązany do niewykorzystywania, do poruszania się po płycie lotniska. Tak, bo to nie dla wszystkich jest jasne. Płyta to jest na lotnisku, to takie miejsce, gdzie samoloty stoją. Jest jeszcze droga kołowania i droga startowa. I tam najwyraźniej nie ma problemu. Nie można zobowiązać kogoś do kierowania, ale można zobowiązać do niekierowania w stanie nietrzeźwości. Więc tak to właśnie robił ten regulamin. Tak samo tutaj przestępstwa i tak dalej. To już prawie wszystko. Ostatni slajd wygląda tak. Dziękuję wszystkim za uwagę. To jest oczywiście cytat. Czy są jakieś pytania? Mikrofon myślę, że tam będzie noszony. Czy próbowałeś odwołać swoje dane? Był taki pomysł, ale ostatecznie nie zrobiłem tego, bo tak naprawdę to zacząłem całą procedurę 2,5 miesiąca przed dzisiejszą prezentacją i badanie skuteczności odwołania to by już w przypadku tych firm, które długo zwlekały, to by się nie zakończyło na czas. Okej, okay. Jeszcze taka sugestia, tamto hasło zahardkodowane, to jest najprawdopodobniej takiej firmy, która się nazywa Keratronic. To jest firma, która robi generalnie między innymi urządzenia, które tam lokalizują, wpinają się w kanbasa samochodów i tak dalej, więc być może to jest właśnie ich, powiedzmy. Zahardkodowane hasło zaczynające się od Kera 12 Tronic jest tu silną sugestią, że tak może być. No właśnie.
Tam mówiłeś, że skrót bodajże odesłał cię do panelu użytkownika, jeśli chodzi o dostępne dane osobowe twoje. Czy to nie ma znamion czegoś takiego, że nie pokażę ci tego, czego nie widzisz? Bo prawdopodobnie miałem jakieś metadane, czy tam logowanie się telefonem i tak dalej. Przypuszczam, że tego w panelu nie ma. Wydaje mi się, że tego nie ma też w panelu operatora, bo to nawet jeśli programista zdecydował się odkładać to gdzieś w jakichś logach, no to nikt nie robi tak złożonych systemów przy takich zastosowaniach, żeby to było, więc nie spodziewałbym się tutaj próby ukrycia czegokolwiek, a też w komentarzach do implementacji RODO i dostosowania do systemów informatycznych spotkałem się z sugestią, że najlepsza zgodność z RODO jest taka, która nie wymaga żadnych akcji od firmy, żeby system komputerowy jakby sam z siebie spełniał pomysł na artykuł 15, czyli udostępnianie wszystkich danych. Czy to, że istnieje to, powiedzmy, tylko w bazie danych, o której wie tam programista, a niekoniecznie pani, która siedzi tam w centrum telefonicznym, to jest przesłanka, żeby tego nie udostępniać? Trudne pytanie. I tak naprawdę to po pierwsze wątpię, czy jestem uprawniony do dostępu do wszystkich jakichkolwiek logów, które jakieś systemy wygenerowały w związku z tym, że nie wiem, przyszedł request być może mojego urządzenia. Więc, no a po drugie to jakby nie pomoże chyba w niczym realizacji celu RODO, czyli zapewnieniu, żeby nikt bez mojej zgody czegoś o mnie nie przetwarzał. No. Wiedziałem, jakie dane na mój temat mogą przetwarzać, no i tam był komplet tego, czego się spodziewałem, więc to mi wystarcza. Okej, dzięki. Ja mam takie pytanie, bo patrząc w te różne JSONy i Excele, jakie tam były, to często można było zobaczyć coś takiego, że jest podana długość, szerokość geograficzna i prędkość samochodu, więc no takie dość oczywiste pytanie, które się nasuwa, co jeżeli prędkość w tym momencie była wyższa niż dozwolona? Czy tutaj jest jakieś dzielenie się z policją, strażą miejską, czy w ogóle? Gdyby doszło do jakiegoś incydentu, to jestem przekonany, że firma w swoim własnym interesie by to podała, bo wtedy jakby moja odpowiedzialność jako kierowcy, który przekroczył przepisy, byłaby większa, co sprawiłoby, że być może ich polisa AC by nie zadziałała, tylko jakieś moje OC w życiu prywatnym i wtedy im by było taniej, więc w ich interesie byłoby to ujawniać. Natomiast sądzę, że większość przejazdów wiąże się z jakimiś tutaj przekroczeniami dozwolonej prędkości. I nie słyszy się, aby firmy wypożyczające pojazdy leciały od razu z donosem. Straciłyby klientów tak naprawdę. Ja wiem, że te firmy dzwonią do ciebie wtedy, w trakcie, kiedy mój kolega wypożyczył samochód i jechał sobie po Włókniarzy trochę szybciej w Łodzi, to dostał taki telefon właśnie. Że za szybko idzie? Tak. Tak. Ale nie odebrał podczas jazdy, to potem oddzwonił. Te informacje, które pokazywałem godzinę temu na temat Wozilli, to tam z tych danych sobie można wyciągnąć informacje o tym, jak ludzie zapitalają na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Wow. Przy mojej metodzie, która daje pewną niepewność pomiarową, to co najmniej 150 na godzinę, a szybciej też. Tak, tak, to znaczy brałem jakąś taką próbkę z 5 minut, no bo to pomiar co minutę, on nie daje jakby pewności, kiedy auto wysłało pozycję, ile czasu mój request ciągnął te dane, więc z 5 minut sobie uśredniałem i to był przejazd z południa na północ, odwrotnie. Z punktu widzenia użytkownika, która firma wypada najlepiej, jeżeli się weźmie pod uwagę zarówno przetwarzanie danych, jak i bezpieczeństwo aplikacji mobilnej? Nie chciałbym tutaj spekulować, bo mogłem nie znaleźć wszystkich usterek, chociażby to. Jeśli chodzi o przyjemność z jazdy, to na pewno Wozilla tutaj swoimi elektrycznymi samochodami wygrywa i nie mówię dlatego, że są z Wrocławia, tylko dlatego, że samochody elektryczne są super.
W przeciwieństwie do skuterów elektrycznych, które kurczę trzęsą się i klekoczą tak, jakby się miały rozlecieć zaraz, więc nie wszystko, co elektryczne, jest tak fajne jak samochód elektryczny. Dobra, a co z tym przetwarzaniem wizerunku i tych skanów? Dostałeś też informacje zwrotne z tymi zdjęciami, które zassali do systemu, czy to przetworzyli i skasowali, przynajmniej w teorii? Niektórzy piszą w regulaminie, że po weryfikacji kasują, a niektórzy przysyłali. Niektórzy odsyłali, nie wiem, JSON-a na przykład z informacją, że jak, czy tam CSV-kę, że jak chce, to skany też mają i też mogą przysłać, no więc... Jak piszą, że mają, to mają. Cześć, mam takie pytanie. Czy nie myślałeś, żeby, tak bym tobie sugerował, żeś pociągnął ten wątek interpretacji tego paragrafu? Bo moim zdaniem, jeśli ty wypożyczyłeś pojazd i on jedzie razem z tobą zamiast stać, to jednak są dane wytworzone przez ciebie. Być może. Można trochę maili powymieniać w tym temacie. Nie mam takiego poczucia jak ty, ale wydaje mi się, że znaczna większość tych firm, które mi przysłały komplet danych, to jakby była obezwładniona tą moją absolutną pewnością, że mi się to należy. I jakby się nad tym sami zastanowili, to być może by nie odesłali. Ale najpierw jakby kotwica z artykułu 15, że muszą, a potem z artykułu 20 już nie sprawdzali, czy wszystko muszą, tylko przysłali. Okej. I co do poprzedniej prezentacji, Veturilo też zbierasz dane, bo robiłem coś podobnego. Jak nazwa? Czy zbierasz dane, co do poprzedniej prezentacji, że zbierałeś dane o wypożyczeniach, czy robisz coś takiego dla Veturilo też? Nie. Okej, dzięki. Ja mam pytanie, bo mówiłeś w jednym miejscu, że jedna z firm powiedziała, że nie potrzebuje danych o twoim wizerunku i można było zamaskować część tych informacji. Z tego, co ja się orientuję a propos RODO, jeżeli firma nie ma przesłanek do przetwarzania danych osobowych, to nie może ich przetwarzać. Otrzymanie ich jest przetwarzanie, więc nie próbowałeś drążyć tego tematu a propos przesłania wizerunku? To już jest pytanie do carsharingu panek, ale no, jakby w moim rozumieniu to jest... dobry gest, że oni wskazują, czego nie potrzebują, żeby nie przysłać im za dużo, ale w praktyce jakby trzeba by, nie wiem, wziąć papierek, wycinać, nakładać na to, żeby potem zrobić zdjęcie z wycięciem napisu prezydent miasta Wrocławia, więc to oni nie potrzebują, ale jak się przyśle, no to... Nie cierpią z tego powodu, że mają cały dokument mój. Jeśli nie ma więcej pytań, to dziękuję bardzo i jakby były jakieś pytania, to chyba...